przeczytałam, że chciałabyś już zostać matką, mieć dzieci. I od razu mi się nasunęło takie pytanie, czy chciałabyś wychować w Polsce, czy w Los Angeles jednak? No na razie jesteśmy w Polsce z mężem, więc myślę, że jakby był dzidziuś, to byłby teraz wychowywany w Polsce, ale też... Gdzieś pozostawiamy tutaj otwartość, jeśli chodzi o kierunki życiowe, bo nigdy nie wiadomo, co się z nami wydarzy. Mój mąż też ma tak, no jakby specyfika jego zawodu jest dosyć taka trudna do ulokowania w jednym miejscu, więc zobaczymy. Ale bardzo bym chciała na pewno, żeby moje dziecko mówiło pięknie po polsku i żeby znało kulturę i historię Polski. Ale też nie zaszkodzi, jeśli będzie bardzo dobrze i tak samo znała kulturę amerykańską, bo mój mąż jest w pełni Amerykaninem, nie tak jak ja, tak pół na pół, więc na pewno jemu też bardzo zależy na tym, żeby po prostu dziecko było jakby w pełni tutaj z dwóch stron otoczone właśnie taką wiedzą.